Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska, część trzecia. W lesie. Pewnego wieczoru, gdy leżałem już w wózku, ale jeszcze nie spałem, usłyszałem, jak Małgosia mówi: wiesz, mamusiu, jutro nie będzie lekcji, tylko robimy wycieczkę do lasu. O, jak to dobrze! W lesie musi być teraz ślicznie. Naszykuję ci coś do jedzenia. Tylko dużo, bo będziemy tam do wieczora. Cała klasa jedzie. Będziemy mieć cały osobny wagon. Małgosia przybiegła do naszego kącika. Czarny Nosku, pojedziesz jutro ze mną do lasu. Do prawdziwego, wielkiego lasu. Wyśpij się dobrze przed tą podróżą. I poszła do kuchni szykować kolację. Las. Zobaczę go. Bardzo się ucieszyłem. Ale w tej chwili pomyślałem o Rozalindzie. Pewnie jej przykro, że nie pojedzie. Małgosia nic jej nie mówiła. Usiadłem w wózku. W gardle mnie coś ściskało z żalu, ale zdobyłem się na męstwo i powiedziałem: Rozalindo, nie śpisz? Słuchaj, ja już byłem na wizycie, a ty nie. Więc jutro ja zostanę, a ty jedź. Nie zapominaj, że jestem lalką z Paryża i lubię spacerować tylko po eleganckich uliczkach, a nie po jakichś dzikich wertepach razem z krowami, zawołała Rozalinda. Dziękuję, jedź sobie tam z Małgosią. Byłem szczęśliwy. Strasznie się cieszę, że jesteś taka niemądra, zawołałem szczerze. Rozalinda udała, że tego nie słyszy. Na drugi dzień od wczesnego ranka był wielki rwetes w mieszkaniu. Małgosia sznurowała wygodne buty, te od ślizgawki, a mamusia pakowała do plecaka jedzenie i sweter i kubek. Czy misia weźmiesz na rękę? Nie, trzeba go wsadzić do plecaka. Tylko mamusiu, niech główka mu wystaje, bo przecież musi wszystko widzieć. Kochana Małgosia, ona zawsze dla mnie chce jak najlepiej. Wyruszyliśmy. Małgosia szła szybko, stukając laseczką. Wypchany tobołek podskakiwał jej na plecach. Ja, siedząc w plecaku, na pół przytomny z radości, pogrążyłem się w myślach. Jak może wyglądać las? Pamiętam, gdy byłem jeszcze w sklepie w czasie Bożego Narodzenia, stała na wystawie choinka. Miała na sobie błyszczące kule, kolorowe pierniczki i anielskie włosy. Powiedziała mi, że jest z lasu. Czy w lesie wszystkie drzewa są takie małe, jak ta choinka w sklepie? I czy na wszystkich są błyszczące kule i pierniczki? To po co Małgosia zabrała jedzenie? Można przecież te pierniczki jeść i koniec. Po co dźwigać tyle rzeczy? W lesie są jagody i grzyby. To mi powiedział na wystawie leśny krasnoludek. Ale wcale nie wiedziałem, żeby na tej naszej choince rosły jakieś jagódki albo grzyby. Nic. Tylko kłujące igiełki. I takie ciemne, postrzępione ogóreczki. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Pewnie tam w lesie jest dużo wiewiórek i takich misiów jak ja. Tylko nie ze sklepu, ale takich, które się w lesie urodziły. Bo słyszałem, że w lasach żyją niedźwiedzie. Ale czy one zechcą się ze mną bawić? Podczas tych moich rozmyślań Małgosia dotarła na dworzec kolejowy. Wiele dzieci z jej klasy już tutaj było i wciąż przybiegały nowe. Przyjechał pociąg. Wcale się go nie przestraszyłem, bo nie trzeszczał, nie sapał, nie palił śmierdzącej fajki jak autobus. Dzieci z plecakami i butelkami picia, wystraszone, czy zdążą wsiąść, pchały się do wagonu. Szczęśliwie wszyscy się zmieściliśmy. Pociąg ruszył i pędził długo. Wreszcie się zatrzymał. Cała gromada wysiadła i z głośnym śmiechem ruszyliśmy piaszczystą drogą. Panie nauczycielki ledwie mogły za nami nadążyć. Droga skręcała w bok, a my prosto do lasu. Hop!
przez kilka pagórków i już jesteśmy. Więc to tak wygląda las. Zachwyciłem się. Wprawdzie ani na sosnach, ani na świerkach nie było błyszczących pierniczków ani cukierków, ale jakie wspaniałe były te drzewa. Wysokie, poważne, szumiące i pachnące. Maszerowaliśmy w głąb lasu aż na polankę. Tu Małgosia zawiesiła plecak na sęku. Z góry będziesz czarny nosku wszystko dobrze widział. Kochana, jak ona zawsze o mnie myśli. Dzieci złożyły na ziemi swoje plecaki. No i zaraz zaczęły się zabawy. Ile to dla mnie nowości! Rozglądałem się naokoło. Jakżeż wspaniale jest w lesie. Drzewa i drzewa, wielkie, szumiące. Jedne mają listki okrągłe jak pieniążki, cieniutkie, drżące na wietrze. Liście innych drzew są długie, ostro zakończone jak igiełki. I tych było najwięcej. I te najpiękniej szumiały. Musiałem się mocno odciągać w tył, żeby nad tymi drzewami zobaczyć słońce, obłoki i niebo. Dzieci na polance goniły się z krzykiem i ze śmiechem, rzucały piłką, kręciły się w ciuciu babce i skakały na skakankach. Zdawało się, że jest ich tu ze 100 000, a to wszystko z radości. Ach, żeby sobie poszły. I na szczęście Zosia wrzasnęła, że na górkach rosną pachnące fiołki. Wszyscy zaraz się rzucili ku tym górkom. I na polanie ucichło. A wtedy ujrzałem i usłyszałem, jak las żyje. Na drzewie przysiadł duży, piękny ptak. Miał kolorowe pióra. Zabawnie podpierał się sztywnym ogonem, mocno stukał dziobem w pień, a potem wyciągał coś ze szczeliny kory i łykał. Pewnie robaczki. Na gałęziach uwijały się i szczebiotały niezliczone ptaki, a dwie wiewiórki tak się ganiały, tak szybko biegały, jedna za drugą, że odłupywana ich pazurkami kora pryskała na ziemię. Z daleka odzywała się kukułka. Kuku, kuku. Między drzewami mignęła misarna z małym sarniątkiem. Nagle jakiś ptak krzyknął przeraźliwie. Raz, drugi i trzeci. Widocznie dojrzał niebezpieczeństwo i ostrzegał inne, jakby wołał: uciszcie się, chowajcie się, wróg tu leci, wróg. I naraz w całym lesie zaległa cisza. Spojrzałem w górę. Nad polaną krążył powoli wielki ptak. Najwidoczniej upatrywał zdobyczy, żeby się nią pożywić. Był to jastrząb. Nic nie upolował. Odleciał i od razu cały las zawrzał znowu wesołymi głosami. Wkrótce i dzieci przybiegły na polanę. Oj, jaka jestem głodna! I ja, bierzmy się do jedzenia! Jakaś dziewczynka chwyciła z sęka plecak, w którym siedziałem. Zakręciła nim nad głową i krzyknęła: łapcie! Plecak poleciał w górę i spadł na skraju polany. W tym pędzie wyskoczyłem zza klapy i poturlałem się w trawę. Dziewczynki rzuciły się na swój prowiant. Łapczywie piły z butelek, rozpakowywały z papierków kanapki z serem czy z kiełbasą. Wzajemnie się częstowały, a przy tym gadały i śmiały się. Wciąż jednakowo uszczęśliwione. A ja? Powiem wam szczerze, cieszyłem się, że nikt nie zauważył mojego zniknięcia. Poczułem w głębi swojej niedźwiedziej duszy, że tu jest moja ojczyzna. Tu, w tym pachnącym i szumiącym lesie. Ach, zostać tu na noc, zostać tu, gdy w lesie będzie ciemno i tajemniczo, i ujrzeć, jak w chłodny poranek pokryty rosą las budzi się z nocnego snu. Przywarłem do ziemi i leżałem cichutko. Obok mnie przebiegały mrówki. Wspólnymi siłami dźwigały igły sosnowe na budowę swoich pałaców i nieżywe gąsienice do spiżarek w mrowiskach.
Wkrótce dzieci zaczęły się zbierać w powrotną drogę. Zosiu, czy masz mój plecak? Spytała Małgosia. Mam, mam. A jest tam czarny nosek? Na pewno jest, no gdzież by się podział. Zosia nie chciała Małgosi okłamywać. Naprawdę myślała, że leży tam na dnie plecaka. Dzieci wraz z paniami, nauczycielkami odeszły. Kim jesteś? W lesie mrok zapada wcześnie i szybko. Zaledwie dzieci się oddaliły, już zaczęło się robić szaro. Ptaki śpiewały teraz jakoś inaczej. Kwiliły, sadowiąc się do snu w gniazdach i na gałązkach. Zdrzemnąłem się, a gdy się obudziłem, w lesie było już ciemno i chłodno. W górze migotały gwiazdy. Było tak cicho, że słyszałem, jak rosa stacza się z listków na ziemię. Naraz tuż koło mnie szmer. Co to może być? Ze strachem przytuliłem się do krzaczka jagód. Zza pnia wyszło jakieś osobliwe zwierzątko. Miało kolczaste okrycie, dreptało na krótkich nóżkach, a ruchliwym ryjkiem wężyło zapamiętale na prawo i lewo. Podeszło do mnie, obwąchało mnie dokładnie i prychnęło. Pf, pf. Dlaczego na mnie prychasz? Kim jesteś? Nie oglądając się, wymramrotało. Jestem jeż, leśny zwierz. Chodzę borem wzdłuż i wszerz. I poszło sobie dalej. Dziwne obyczaje, pomyślałem, żeby w nocy nie spać, tylko chodzić. Nagle usłyszałem jakiś gwałtowny szelest. Coś się szamotało i syczało. Wysunąłem głowę zza jagodowej krzewinki i ujrzałem jeża, który dziwnie podskakiwał i się obracał. Z kimś walczył. Jakaś mała główka na cienkiej szyi syczała i tłukła go ze złością. Ale cóż mu mogła zrobić, bijąc po tym kolczastym okryciu? Po chwili walka ucichła. Jeż widocznie pokonał wroga i teraz spokojnie go zjadał. Gdy już się najadł, zwrócił się i znowu się znalazł koło mnie. Hej, panie z ryjkiem, z kim tak walczyłeś? Wiadomo, że z nią. Wiadomo, że tylko ja jedyny mam odwagę na nią polować. I z dumą zadarł ryjek tak wysoko, jakby chciał nim wycelować w gwiazdę. Bardzo jestem ciekawy. Powiedz mi, z kim walczyłeś? To ci dopiero niedźwiedź, co życia leśnego nie zna. Jeż z pogardą wzruszył kolczastym kołnierzem, ale mówił dalej. Właściwie to ty nie pachniesz niedźwiedziem, tylko jakoś inaczej. Dlatego powiem ci, głuptasku, przed chwilą walczyłem ze żmiją. Odgryzłem jej głowę, a potem żmiję zjadłem. Żmiję? Wrzasnąłem przerażony. Słyszałem, jak się Małgosia uczyła, że to jadowity gad. Gdy ukąsi, to można od tego jadu umrzeć. No tak, ale co żmija może mi zrobić? Zapytał jeż. Ugryźć mnie w kolce? Sama się nimi pokuje. Ale smaczna była, smaczna. Tylko łebka nie zjadłem, bo tam właśnie pod zębami ma tę swoją truciznę. I wciąż węsząc ryjkiem, zniknął w krzakach. Więc tu są żmije. Zrobiło mi się nieprzyjemnie, ale nie mogłem się długo martwić, bo zasnąłem. Poranek. Gdy się obudziłem, było już jasno. Mech, trawa i krzewinki jagód aż posiwiały od rosy. Ptaki jeszcze się nie odzywały, ale już nie było nocnej ciszy. Od niziutkich przyziemnych ziółek aż po wierzchołki wysokich sosen płynął lasem jakiś szmer, jakaś przyciszona, szeptana pieśń. Nadstawiłem uszu i usłyszałem. To las śpiewał cichutko pieśń do wstającego słońca. Słońce, złote słońce, bądźże pochwalone, przez pola, przez łąki, przez lasy zielone. Nocka była zimna, krewka w nas zakrzepła.
Trzeba nam Twej łaski, trzeba Twego ciepła. Wstań ze swego łoża, z chmurkowej pościeli. Niech się świat zazłoci, niech się rozweseli. Śpiew lasu umilkł. Zaczęły się budzić ptaki. Coraz to nowy głosik odezywał się wśród gałęzi. Coraz więcej było uwijania się i świergotu. Ptak, który się ogonkiem podpierał, znowu zaczął spacery po sośnie i kucie dziobem w korę. Wygramoliłem się z krzaczków jagód. Rozejrzałem dookoła i aż pisnąłem z przerażenia. Z jednej strony las stał w czerwieni, która ogarniała niebo, kładła się na ziemi i na pniach drzew. Pali się! Trzeba krzyczeć i uciekać, uciekać jak najdalej od tego pożaru. Uciekajmy! Wrzasnąłem. Pożar! Wszystkie ptaki naraz umilkły, a raz zaraz zaniosły się takim świergotem, jakby się ze mnie śmiały. Jakieś ptaszysko wytknęło nastroszoną głowę z dziupli i zaskrzeczało. Głuptas! Nigdy nie widział wschodu słońca. Małe ptaszki znowu się zaniosły świergotem. Śmiechem! A więc to słońce rano ubiera się w taki czerwony płaszcz. Jak król! Małgosia mi raz pokazała na obrazku króla krasnoludków. I on też miał na sobie czerwony płaszcz. No tak, nie jest zbyt przyjemnie zostać pośmiewiskiem dla całej leśnej gromady. Ale rzeczywiście, z tym pożarem... Zacząłem szukać w myślach, czym by się tu pocieszyć. Już wiem. Ja jechałem 3 razy autobusem, a one nigdy. Aha! Odzyskałem dobry humor. Zadarłem nos do góry i usiadłem na jakiejś suchej gałązce leżącej na ziemi. Słońce z czerwonego stawało się złote. Wznosiło się coraz wyżej. Grzało coraz mocniej. Naraz usłyszałem za sobą szelest, jakby ktoś stąpał po suchym mchu. Obejrzałem się. Na polankę wyszła mała dziewczynka w chusteczce na głowie. Rozłożyła na ziemi jakąś płachtę. Zaczęła zbierać suche gałązki. Jedne podnosiła z ziemi, inne uschnięte obłamywała z drzew. Kiedy zebrała na ręcze tego chrustu, to odnosiła na płachtę. A przy tej robocie podśpiewywała sobie. Nagle dziewczynka obróciła się w moją stronę. Ujrzała mnie, krzyknęła i w kilku skokach przypadła do mnie. Chwyciła, podniosła w górę i zaczęła wołać. Skąd się tu wziąłeś? Coś ty za jeden? Kim jesteś? Naciśnięta sprężynka pisnęła mi w brzuszku. Och, mój kochany misiu, będę miała takiego pluszaczka, takiego ślicznego pluszaczka. Zdjęła z głowy chustkę i owinęła mnie nią. Potem związała 2 końce płachty z uzbieranymi gałązkami. Uklękła i podciągnęła sobie ten ciężar na plecy. 2 pozostałe końce płachty zawiązała w supeł na piersiach. Podniosła mnie, owiniętego w chustkę, wzięła na ręce tak, jak mama bierze niemowlę.